Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Alerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat związany z COVID-19. Pytania, które spływają i jest ich bardzo wiele. Jest, one mają jedno przesłanie. Czy można ziołami wspomóc le leczenie COVID-19? Okazuje się, że można. I, I dowodem na to jest badanie naukowe, które zostało opublikowane w, w, w piśmiennictwie naukowym przez uczonych z Pakistanu. Konkretnie było to 30 października 2020 roku i to badanie pokazuje, że można stosować zioła i one będą korzystnie działać na chorego. Badanie polegało na tym, że wzięto 313 pacjentów chorych na COVID-19 i w stanie ciężkim, i w stanie umiarkowanym. Osoby te podzielono na dwie grupy: badawcza i grupa y, kontrolna. To macie Państwo na ekranie, y, ile osób w której grupie było. Y, po czym zaczęto podawać grupie badawczej czarnuszkę oraz. oraz y, miód pszczeli. Czarnuszki podawano zgodnie z tą ilością, którą Państwo tam widzicie na ekranie, czyli 80 mg na kilogram na dzień, ale proszę pamiętać, że można podać zamiast nasion olej najlepiej w kapsułkach i wtedy będzie to 40-50 do mg oleju na kilogram masy ciała na dzień, czyli np. osoba, która waży 50 kg powinna zastosować 5 kapsułek po 500 mg, natomiast osoby cięższe odpowiednio więcej. Dalej pokazano wyniki tego badania. W ogóle terapię prowadzono, prowadzono proszę Państwa, przez 13 dni. Tutaj macie Państwo pokazaną też, też efekty tego, tego podawania i pierwszy efekt. To było skrócenie czasu potrzebnego na złagodzenie objawów. W przypadku osób, które brały oprócz normalnego leczenia również preparat z czarnuszki i miodu, ten czas Ulegał w skróceniu o 3 dni w przypadku umiarkowanego przebiegu. W przypadku ciężkiego przebiegu ten czas ulegał w skróceniu nawet o 7 dni. Do złagodzenia objawów. Potem tak, usunięcie wirusa uzyskiwano u osób w umiarkowanym stanie, które przyjmowały, przyjmowały czarnuszkę miód w szóstym dniu terapii. A w przypadku ciężkiego stanu w ósmym dniu i w stosunku, było to też oczywiście szybciej niż u osób, które nie stosowały czarnuszki i miodu. Wznowienie normalnej aktywności następowało szóstego dnia, ale tylko u 10% osób, które nie brały czarnuszki, a u 63,6%. Procent u osób, które tą czarnuszkę stosowały. A w ciężkim przebiegu była jeszcze większa dysproporcja, bo do normalnego stanu szóstego dnia w aktywności normalnej było tylko, tylko 2,8% osób w ciężkim stanie, a w przypadku stosowania czarnuszki i miodu połowa. Połowa badanych. Radykalnie spadła także śmiertelność pacjentów. Ci, którzy brali czarnuszkę, umierało ich jedynie 4%, a ci, którzy czarnuszki nie przyjmowali, umierali w ponad 18%. To jest konkretne badanie. Cztery ośrodki akademickie. Publikacja w publikatorze naukowym, recenzowanym. No, z tym się trudno kłócić. Czy. Rekomenduje stosowanie czarnuszki w COVID? Oczywiście, że rekomenduje. Oczywiście, dlatego, że mamy pokazany dowód naukowy yy, i to jeszcze jest surowca zielarskiego, który jest bezpieczny, tani, yy, może być stosowany łącznie z konwencjonalnym leczeniem. To jest dokładnie pokazanie tego, co sobie życzy Światowa Organizacja Zdrowia, która promuje ziołolecznictwo, promuje ziołolecznictwo i sugeruje wszystkim rządom światowym, żeby implementowały, wprowadzały to ziołolecznictwo do normalnej terapii. I tutaj macie Państwo dowód. To jest badanie z czterech ośrodków akademickich. No, przecież ci ludzie nie kłamią. Dlatego szczerze zachęcam do stosowania czarnuszki. Stosujemy ją w naszym Centrum Ziołolecznictwa w różnych chorobach. Pod postacią oleju zamkniętego w kapsułkach. To jest bardzo ważne, dlatego że on wtedy nie wietrzeje. Jest standaryzowany, ma tą zawartość olejków eterycznych, które są najważniejsze w tym przypadku. W największej ilości. Dlatego szczerze Państwa zachęcam do stosowania profilaktyki z użyciem oleju czarnuszki siewnej. Przecież dwie kapsułki dziennie nikomu nie zaszkodzą, bo jest to bardzo bezpieczny, surowy dzielarski. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Alerbon zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej.